Przed nami pierwszy weekend czerwca, ale myślami jesteśmy już przy ostatnim weekendzie, kiedy ruszy w naszym mieście sezon kąpielowy. Na kąpieliskach przygotowania już się rozpoczęły. Dzisiaj wybraliśmy się nad kąpielisko Bolko, żeby zobaczyć, jak przebiegają tutaj prace. Widzimy, że po prawej stronie stanęła już wiata dla rowerzystów oraz dla morców. Na plaży będzie dosypany piasek, będzie wydzielona strefa dla rodziców wypoczywających z dziećmi, a na wodzie powstanie drugi pomost z myślą o kajakarzach oraz o użytkownikach rowerków wodnych. Oprócz kąpieliska Bolko mieszkańcy będą mogli także wypoczywać nad kąpieliskiem Malina. Tam również będą prowadzone prace pielęgnacyjne, na przykład dosypany będzie na plaży piasek. Oprócz kąpielisk Opolanie będą mogli również cieszyć się z kąpieli, z pływania w opolskich basenach. Basen letni Błękitna Fala, tak jak zapowiadaliśmy, będzie czynny od połowy czerwca. Wodna Nuta od 1 lipca będzie dostępna dla sportowców zrzeszonych w klubach i na potrzeby zgrupowań, natomiast dla wszystkich mieszkańców od 1 sierpnia. Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaznaczają, że chodzi tutaj o kwestię bezpieczeństwa. To znaczy nad grupami zorganizowanymi łatwiej będzie zapanować i też łatwiej będzie im wyznaczyć miejsca w szatniach. Jeżeli chodzi o basen akwarium, to będzie on czynny od 1 września. Wynika to z tego, że obsługa tej pływalni na wakacje, na sezon letni przenosi się na basen letni. Jeżeli chodzi w ogóle o baseny, to oczywiście obowiązują na nich obostrzenia i ograniczenia oraz wytyczne Ministerstwa Rozwoju i zgodnie z tymi wytycznymi na basenie jednocześnie może przebywać maksymalnie 150 osób. W przypadku Wodnej Nuty na dzisiaj szacowane jest, że mogłoby z niej korzystać równocześnie około 100 osób. Jeżeli chodzi o basen letni, to mówimy tutaj o liczbie 150 osób, ale te wytyczne cały czas się zmieniają, tak jak zmieniają się obostrzenia i ograniczenia. Warto obserwować komunikaty i być dobrej myśli. Szykujemy zatem strój kąpielowy, swoją formę i wyczekujemy startu sezonu letniego.